Witam was wszystkich bardzo serdecznie, oto znowu wasz Max Biały. Tym razem niekonwencjonalnie zajmiemy się poradnikiem do gry Dota 2, a dokładniej przestawieniem się z gry League of Legends na Dotę. Tak, więc chciałbym na początku podkreślić, że poradnik jest głównie zbiorem informacji z internetu oraz moimi osobistymi obserwacjami. Więc oczywiście, jak każdy gracz LoL'a, który może już zagrał w tą grę, zauważył, sterowanie może nam nie podpaść pod gust, bo jesteśmy przyzwyczajeni do całkiem czegoś innego. Więc wchodzimy tutaj w tą zębatkę w lewym górnym rogu i zajmujemy się sterowaniem. Mamy tutaj zakładki sterowanie, gra, wideo, audio, ale chciałbym wam teraz... O, ale fajnie skacze. Chciałbym wam teraz pokazać głównie sterowanie, bo tutaj chyba nic takiego ważnego nie będzie. Tutaj możecie sobie pokombinować sami, ale ja chciałbym wam pokazać sterowanie. Te grupy możemy całkowicie ominąć. Przełącz grupę. Przełącz grupę polecałbym wam nastawić pod tyldę, ale to wyjaśnię trochę później. Albo nie, wyjaśnię to teraz. Możemy tutaj kierować kilkoma jednostkami na raz, bo są czasem postacie, które mają własnego stworka, tak jak na przykład Ani w LoLu. I możemy zmieniać tak jakby tą postać, wybierając jej skille, bo te postacie dodatkowe mają również swoje skille. Ruch ofensywny mam pod guzikiem A. Jest to taki ruch, kiedy klikamy przycisk i postać kieruje nam się w miejsce, w którym kliknęliśmy te A i atakuje wszystkie stwory w pobliżu. To jest nieważne, nieważne. To jest zatrzymanie się w miejscu. Mam to pod H. I teraz wybierz bohatera. W LoLu wyśrodkowujemy ekran spacją. Ja sobie tutaj nastawiłem troszeczkę to inaczej, że wyśrodkowuję sobie ekran poprzez podwójne kliknięcie klawisza S. I wam też polecam tak zrobić, bo możemy sobie pod spację wyśrodkować tak jakby wszystkie jednostki. I wtedy, kiedy klikamy spację, jak mamy tylko bohatera, to i tak nam wyśrodkowuje go. A jak mamy zaznaczone inne jednostki, to zaznacza nam je wszystkie i możemy nimi bez problemu się poruszać. To jest wybranie wszystkich jednostek poza bohaterem. Ja tego nie używam, bo w miarę sobie radzę bez tego. Wybierz kuriera, dostarcz przedmioty i zryw szybkości. No, nie trzeba tego zaznaczać, ale... Sama wybierz kuriera wam się przyda, ale jak chcecie się sobie pokombinować, to sobie coś tutaj wybierzecie. Oczywiście umiejętności nastawiłem sobie tak jak w LoLu. Q, W, E są skille, które są trzema pierwszymi umiejętnościami. R jest to ulti. A to, że nie ma tutaj takich umiejętności przywoływacza, jakie są w LoLu, czyli Flash, Ghost, Ignite itp. itd. Pod umiejętność czwartą i piątą nastawiłem sobie D i F. Ale nie przerażajcie się, nie każda postać ma tyle umiejętności. Zazwyczaj, tak jak w LoLu, każda postać ma po cztery umiejętności. Ale zdarzają się przypadki, gdzie są postacie, które mają pod D i F jakiegoś skilla. Ok. Wybierz umiejętność, to jest w jaki sposób chcemy dodawać szybciej skilla. Czyli albo go ulepszać na drugi poziom. Pod kontrol było mi trochę niewygodnie, więc nastawiłem sobie Z. No i zwiększyłem, i klikając na przykład ZQ, dodaję umiejętność do Q. ZW dodaję umiejętność do W, albo ulepszam. A X to zwiększ atrybuty. Czyli możemy... Tutaj postać osiąga o wiele większy poziom niż w LoLu. I zamiast dodawać cały czas do skilli, możemy również rozwijać atrybuty, co zazwyczaj robi się na końcu. Ale... Jak mam te dwa klawisze obok siebie, to bardzo z dobrą szybkością mogę te skille dodać. Przepraszam was, bo kot mi tutaj miałczy. Okej. Tutaj są smartcasty, których na początek bym nie polecał. Najpierw wolałbym, abyście ogarnęli, jakie postacie mają zasięgi i musicie zagrać chociaż jedną postacią raz. Przedmioty. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sobie jeszcze spindowałem pod myszkę, bo mam dodatkowe klawisze. Sklep F4. W LoLu jest pod P.
ale uwierzcie mi, że pod FCL jest wygodniej. Szybkie zakupy mam pod V, to jest akurat nieważne. To jest ruszenie kamerą za pomocą strzałek. Tabela wyników oczywiście w LoLu mamy pod tabem, tutaj też możecie sobie nastawić pod tabem. To też jest niepotrzebne. Pauza F11, screen F12. No i to chyba wszystko. Jeszcze w czacie możecie sobie nastawić koło czatu. To chyba sobie sam zamienię pod G, wiecie? To jest takie jakby pingowanie. Okej. Ze sterowania to jest już wszystko. Więc tak, bohaterowie. Pikowanie może was na początek przerazić, lecz jest do tego bardzo prosty pik. Trik, chciałem powiedzieć. Jeśli klikniemy klawisz Ctrl, postacie, wszystkie postacie zostaną nam ukazane w takiej oto tabelce. W pierwszej kolumnie znajdują się bohaterowie z atrybutem Strength, w drugiej Zręczność, a w trzeciej Inteligencja. Ja tutaj chciałem powiedzieć Siła, już się przyzwyczaiłem do angielskiej wersji. I więc tak, jakiego bohatera brać na początek? Nie wiem. Bierzcie, co wam się podoba. Możecie po kolei brać każdego z bohaterów tutaj ustawionych, aż zagracie każdym z nich. Dlaczego musicie zagrać każdym z nich? Aby wiedzieć, do czego dany bohater jest zdolny, aby nic na waszej linii nie mogło was zaskoczyć. Musicie być przygotowani na to, jaki przeciwny bohater ma umiejętności, czym może was zaskoczyć, jak możecie robić przed tymi umiejętnościami unik oraz w jaki sposób tego przeciwnika pokonać, aby nie zrobił nam zbyt wielkich szkód. Jeśli nie możemy się naprawdę zdecydować na bohatera, jest bardzo fajny trik, który daje nam jeszcze z tego dodatkowe korzyści. Możemy wybrać bohatera losowo. Kiedy tak zrobimy, dostaniemy dodatkowe 250 sztuk złota na start. Jest to bardzo ciekawy, fajny trik. Wybierzemy teraz losowo, żeby wam pokazać. Wybrało mi akurat... A, zapomniałem, on się chyba nazywał Gyrokopter. Lecz jeśli wybierzemy bohatera, który nam się nie pomaga, nie podoba, albo którym już graliśmy, możemy zrezygnować z niego, lecz tracimy wtedy premię tych 250 sztuk złota i również tracimy 100 sztuk złota, czyli zaczynamy z mniejszą ilością złota na start. Czyli to jest taka wersja dla hardcore. O bohaterach chyba to już będzie wszystko. A więc tak, teraz zajmiemy się dodawaniem umiejętności oraz układaniem buildów. Kiedy klikniemy sklep, u mnie jest to F4, u was nie wiem, jak sobie to nastawiliście. Kiedy klikniemy sklep, pojawi nam się okno kupowania przedmiotów. Nie wiecie, co kupić, to jest całkiem normalne, ale chciałbym wam powiedzieć, że te proponowane przedmioty, które daje nam Wealth, wcale nie są złe i zazwyczaj są dobrymi buildami. Choć jeśli nie jesteście z nich zadowoleni, możemy skorzystać, tutaj jest taka zakładka z taką książeczką, zamkniemy na chwilę sklep, i tu są proponowane przedmioty. Możemy je zmienić. Są tutaj buildy, których używaliśmy, są buildy, które sami skomponowaliśmy i są buildy, które są bardzo wysoko oceniane, które zostały stworzone przez innych graczy. Więc weźmiemy ten, który jest najwyżej oceniany. Albo nie, weźmiemy swój, który ja skomponowałem. Okej. I jeśli skomponowaliśmy taki build, to w takim buildzie może być podpowiedź, do jakich umiejętności chcielibyśmy najpierw dodać. Więc ja sobie zaznaczyłem, że chcę najpierw mieć na początek umiejętność Frost Arrows. I dodaję sobie do tej umiejętności. Teraz sobie dodaję do tej. Okej. Okay. Mam jeszcze bindy, przez które szybciej dodaję do umiejętności. Czyli sobie klikam Z, widzicie, tu mam klawisz Z i umiejętność, którą chcę dać E. Jeszcze raz. Z, E. I teraz chcę dodać do Wooda. R. No, i wszystkie umiejętności zostały rozdane. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze, że nie zaczniecie od razu na poziomie 11 z taką ilością golda, więc to jest tylko na... do testów, aby pokazać wam
do poradnika. Okej, okay, więc układanie przedmiotów. Przedmioty startowe, które kupujemy na początek. Chciałbym wam powiedzieć, że na początek, tak jak kiedyś w drugim sezonie się kupowało buty, tego nie róbcie, bo to jest naprawdę słabe. Nie macie prawie żadnej wytrzymałości na linii. Najlepszym zaczęciem są właśnie te patyczki. To jest chyba przedmiot, który ma najlepszą cenę do jakości. Daje nam jeden z każdych atrybutów. Tutaj są atrybuty siła, zręczność i inteligencja. Siła zwiększa nam liczbę punktów zdrowia, przyspiesza regenerację zdrowia i to tyle. Zręczność, każdy punkt zwiększa nam wartość pancerza, szybkość ataku, a w inteligencji regeneracja many, ilość many, to tyle. Jest coś takiego, na początku, jak widzieliście przy wyborze bohaterów, bohaterowie są podzieleni na różne atrybuty. Siła, zręczność i inteligencja. To jest postać, która akurat jest podzielona na zręczność. Są to takie specjalne butki, które chcę wam teraz pokazać. O, tutaj te. Które zwiększają nam wybraną statystykę. Pod siłę mamy większe HP. Widzicie? 986. Pod inteligencji większą manę, 468. A pod zręczności mamy większy attack speed i tak dalej. A przy tej postaci akurat, bo ta postać jest postacią ze zręczności, jest zwiększony również attack damage. Te budki przełącza się jedynką, tak jak on. Okej. Okay. To są takie podstawowe budki. Kolejna rzecz. W tej grze nie ma rekala. W sumie jest, ale płatne. Możemy sobie kupić takie scrolle, dzięki którym które są jednocześnie teleportem, jak i rekalem do bazy. Demonstracja, teleport. Możemy się teleportować do każdego możliwego budynku. Ale do stworów nie możemy, ale są specjalne budki. I teleport. O, teraz musimy poczekać 50 sekund. Więc trochę zlemiłem. Więc zrobię na chwilkę małe cięcie i wam pokażę. Okay. Countdown się kończy, więc mogę wam zademonstrować dalej. Możemy również użyć tych scrolli do powrotu do bazy. I jeśli wiemy, że przeciwnik nie ma stuna, nawet podczas walki, możemy tego scrolla użyć. Używamy tego scrolla, przeciwnik nas może nawet bić, a my i tak do bazy wrócimy. Ale co zrobić, żeby tak dużo tego golda nie wydawać? Są postacie typu support, które kupują nam kuriera. Od razu sobie go ulepszę, bo mamy zwykłego kuriera i możemy kupić z niego ulepszenie, że lata i szybciej biega. Włączymy sobie i od razu się. I okej, od razu jest ulepszony. W Docie 2 praktycznie cały czas siedzimy na linii, a kurier dostarcza nam przedmioty. Jeśli support nie kupi kuriera, to fajnie było, gdybyście wy go kupili, bo to też jest bardzo... Ojej, przypadkiem go zaznaczyłem. Okej. Okay. Więc wracamy do tej postaci. Tak. I co teraz zrobić? Jak na przykład wrogi bohater zada nam dużo obrażeń, a my jesteśmy już pewni praktycznie, że zginiemy, więc chwilka. Niech mi doda trochę obrażeń. Okej. Okay. Żeby cały czas tak nie schodzić z linii, nie wracać się tymi, nie wydawać tyle tych pieniędzy na... Ej, wracaj tu. Nie wydawać tyle tych pieniędzy na te portal scrolle. Właśnie do tego jest kurier. Kurier może nam przynieść na przykład potiona i jakiś item na obrażenia. Te przedmioty, które właśnie kupiłem, od razu lądują w schowku i jeśli nacisniemy klawisz F3, to jest dla mnie F3, nie wiem jak sobie tam ustawiliście, tutaj jest guzik dostarcz przedmioty, dla mnie to jest F3, kurier weźmie nasze wszystkie przedmioty ze schowka i zacznie nam je dostarczać. Możemy również przyspieszyć kuriera, jeśli jest ulepszony, jest tutaj taki znaczek buta i wtedy kurier szybciej do nas podbiegnie, podleci w tym przypadku. Ja mam... To też możecie sobie podbindować pod jakiś klecz. I zobaczcie, że przyniósł mi i te itemy, które miałem w schowku. Mogę sobie teraz użyć potiona. I nawet jeśli byłem teraz na linii z low HP, zaraz będę miał praktycznie całe i mogę kontynuować farmienie bez schodzenia z linii. Okej, w tej części poradnika zajmiemy się potionami. Kupimy sobie dużo strasznie potionów. W szycie i w manę. Poprosimy naszego kuriera o dostawę.
Ja w tym czasie już zrobiłem to na szybkich kaście. Postaram się stracić dużo many. Dobra. I trochę jeszcze sporo więcej chciałbym stracić. Dobra, starczy, starczy. Kurier dostarczył mi potiony i chciałbym pokazać wam, jak one mniej więcej działają. Potiony w tej grze, w przeciwieństwie do LoL'a, nie możemy ich używać, kiedy przeciwnik nas atakuje. Bo efekt z nich, kiedy przeciwnik nas zaatakuje, tower albo cokolwiek, od razu spada. Lecz te potiony przywracają praktycznie całe zdrowie, więc są bardzo dobrym przedmiotem, aby długo pozostać na linii i móc bez problemu sobie farmić. Ok, a więc teraz zajmiemy się wam alejami, czyli liniami top, mid, bot. Zajmiemy się później i przejdziemy bezpośrednio do dżungli. To co widzicie teraz na mapie, są to obozy, w których respią się neutralni przeciwnicy. Obóz zielony to obóz, w którym zaczynamy dżunglę i są w nim bardzo słabi przeciwnicy. Obóz żółty, tam są troszeczkę silniejsi przeciwnicy. I obóz czerwony, w którym są lepsi przeciwnicy. Później dochodzimy do obozu białego, którego robimy w troszkę późniejszej fazie gry. I są tam przeciwnicy, na które nie działają umiejętności naszego bohatera. Są bardziej twardsi i dają bardzo dużą premię do złota. I na koniec obóz czarny, w którym znajduje się odpowiednik barona Noshora, czyli Roshan, za którego zabicie cała drużyna dostaje od 100 do 600 golda. I dla jednej osoby przedmiot, który zapewnia nam dodatkowe życie. Neutralne stworki pierwszy raz respią się w 30 sekundzie gry, a potem za każdym razem co minutę. Czyli w pierwszej minucie, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej. To co widzicie teraz na ekranie to respawn mobów w poszczególnych obozach. W opisie do filmiku znajduje się link właśnie do tego zdjęcia. Możecie sobie obejrzeć je na spokojnie. A więc wracamy do alei. Punkt zielony, ciemny zielony, jest to punkt naszej bazy, naszego respawnu i zwyczajnego sklepu, w którym kupujemy przedmioty. Możecie zauważyć, że na linii top i na linii bot znajdują się dwa jasnozielone punkty. Te punkty oznaczają sklepy, w których możemy kupić niektóre przedmioty, nie zajmując przy tym kuriera, czyli bardzo szybki zakup przedmiotów, nie zabierając kuriera postaci, która gra na midzie. Postać na midzie nie posiada takiego sklepu, ale w pobliżu siebie ma dwa złote znaczniki. Te znaczniki znajdują się na rzece i na nich respawnią się runy, które dają różne bonusy, ale o tym za chwilę. A znaczniki fioletowe to znaczniki z ukrytym sklepem, gdzie możemy zakupić specjalne, ekskluzywne przedmioty. A więc runy. Runy pierwszy raz pokazują się w czasie 00 i respawnią się co 2 minuty. Chciałbym podkreślić to, że dwa razy pod rząd nie może respawnić nam się runa tego samego typu. Miejsce respawnu run jest losowe. Może na początku zrespawnić się nam u góry, lecz również może zrespawnić nam się na dole. Teraz o typach run. Możemy znaleźć typ runy Double Damage, Haste, Regeneration, Invisibility, Illusion. Double Damage oczywiście podwala nam damage, Haste sprawia, że poruszamy się szybciej, Regeneration regeneruje nam całą manę i całe zdrowie, Invisibility daje nam niewidzialność, a Illusion daje nam dwa klony, którymi możemy poruszać. Ok, ogarnęliśmy mapę, więc chciałbym wam teraz pokazać i zaprezentować wszystkie budynki. Jak widzicie, jest teraz czas 003, czyli 3 sekundy do rozpoczęcia bitwy. Odpauzujemy grę. Gra zaczęła się właśnie teraz. Akurat mieliśmy szczęście, runka pojawiła się w tym miejscu, ale równie dobrze mogła pojawić się tutaj. Chciałem wam to tylko zaprezentować. Ok, zajmijmy się budynkami. Oczywiście zaczynamy od towerów. Jest to podstawowy budynek, który czym bliżej bazy, tym potężniejsze ma obrażenia. Pierwszy tower ma obrażenie 110, drugi 130, trzeci 152 i ma identyczne obrażenia jak te towery przy
samej bazie. Baza, czyli z LoLa Nexus, w LoLu Nexus, nazywa się tutaj starożytnym rocznych lub starożytnym świetlistych. Nie mam zielonego pojęcia, jak nazywa się to w wersji angielskiej, więc nazwijmy to po prostu bazą lub Nexusem. I cel gry oczywiście dąży do tego, aby obronić swój Nexus i zniszczyć przeciwny Nexus. Kolejnym budynkiem są nasze baraki. Nasze baraki magów i baraki piechurów. Niszcząc baraki przeciwnika, baraki magów, wzmacniamy naszą jednostkę walczącą na dystans, a niszcząc baraki piechurów, wzmacniamy naszą jednostkę walczącą z bliska. I ostatnim typem budynków są po prostu budynki. Co dają nam takie budynki? Kiedy nasze miniony przebiją się już przez wieżę, przez oba baraki, dotrą do zwykłych budynków. Zaczną je atakować i będą miały bardzo łatwy, będą pod ostrzałem wież przy Nexusie. Więc nie będą miały, czyli po zniszczeniu baraków, nie będą miały bezpośredniego dostępu do wież. Pierw będą musiały zniszczyć te oto budynki. Tych budynków w bazie, pokażę to na naszej bazie, jest dość sporo i zatrzymują miniony w naprawdę w różnych miejscach. Zniszczenie takiego budynku zapewnia nam Golda, ale oczywiście musimy go sami zlasthitować tak samo jak lasthituje się creepy. Ok, przekażę Wam trochę więcej informacji na temat towerów. Towery w Dota 2 są największym utrapieniem graczy LoLa, ponieważ różnią się zasięgiem, szybkostrzelnością, a nawet dobieraniem celów. Niestety z zasięgiem będziecie musieli poradzić sobie sami. Ja na krótkich wideo pokażę Wam, jak tower dobiera cele. Lecz zastanówmy się najpierw, jak w LoLu towery dobierają cele. Najpierw atakują creepy, potem bohaterów. W przypadku, gdy nasz bohater zaatakuje bohatera drużyny przeciwnej, towery automatycznie zmienią fokus na nas. W docie jest zupełnie inaczej. Tower zaatakuje tą jednostkę, czy to jest bohater, czy creep, która jest najbliżej niego. Czyli jak pozbędzie się creepów mele, jesteśmy pomiędzy creepami mele, a creepami ranged, to pierw pozbędzie się creepów mele, potem nas, potem creepów ranged. Przyjrzyjcie się dokładnie. W tej sytuacji mój bohater wykonuje gankę na bohatera z drużyny przeciwnej. Nawet jeśli zaatakowałem wrogiego bohatera, fokus towera pozostał na towarzyszącym mi creepie. Sytuacja numer 2. Rozpoczynamy pościg za wrogim bohaterem, który próbuje znaleźć schronienie pod towerem. Niestety moje przyjazne creepy zaczynają go atakować, a tower zaczyna fokusować właśnie je, co nie daje mu bezpieczeństwa. Zabijemy bohatera, jak już jesteśmy poza obszarem towera. Więc jak możecie zauważyć, towery nie dają nam prawie żadnego bezpieczeństwa. Jedynym sposobem na ratunek jest ucieczka. Ale pomyślcie, jakie daje nam to możliwości. Możemy bezkarnie atakować przeciwnika pod jego własnym towerem. Lecz jest pewien sposób, aby tower obrał fokus na wrogiego bohatera. Oto właśnie ten sposób. Zauważcie, że robię dokładnie to samo, co w dwóch poprzednich przypadkach. Lecz w pewnym momencie tower zaczyna atakować mnie. Dlaczego? To proste. Jeśli otrzymamy jakiekolwiek obrażenia, czy od creepa, czy od bohatera, tower automatycznie zmieni fokus na nas. Więc śmiało możemy powiedzieć, że najlepszą obroną jest atak. O tak, zapomniałem wspomnieć o fontannach. Fontanna znajduje się zarówno w bazie świetlistych, jak i w bazie mrocznych. Zapewnia nam regenerację zdrowia oraz many na obszarze spawnu. Zapewnia nam również obronę przed wrogimi bohaterami, którzy chcą dotrzeć do bazy. Inaczej niż w przypadku obelisku, nie zabija nas na 2-3 hity, tylko na kilkadziesiąt. Możecie zobaczyć na tym filmiku. Ostatnia rzecz o budynkach. Budynki wyposażone są w system antybagdoru, więc podczas nieobecności creepów w bazie przeciwnika nie możemy ich zniszczyć. Czyli zniszczenie budynków jest możliwe tylko, kiedy nasze creepy są na przykład tutaj i atakują baraki. W innym przypadku budynki są niezniszczalne.
Teraz pogadajmy o zachowaniu się na linii. Przez cały czas powinniśmy grać defensywnie. To naprawdę dobry sposób w początkowej fazie gry, gdzie umiejętności zżerają nam ogromne ilości many, a przeciwnik i tak wyleczy się z obrażeń, które mu zadamy. Chciałbym podkreślić, że cooldowny speli w docie są stosunkowo krótkie i możemy ich używać praktycznie bez przerwy. Jak wspomniałem przed chwilą, największym naszym problemem są mana koszty, gdzie jeden spell potrafi nieraz zabrać nam ponad 75% punktów naszej całkowitej many. Więc jeśli lubimy poke, dobrym sposobem jest autoatak, który zabiera bardzo dobre obrażenia w początkowej, jak i w późnej fazie gry. Wspomniałem o cooldownach. Mają one trochę wspólnego z Cloud Control, czyli CC, które w tej grze potrafi dać nam w kość, ponieważ czas trwania stunów to czasem pół sekundy, a czasem nawet 9. Lecz stuny powyżej 4 sekund zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Rozumiecie już, czemu chciałem, abyście zagrali każdym z bohaterów? Musicie wiedzieć, jak potężne umiejętności posiada was przeciwnik. Zapamiętajcie, najważniejszą bronią jest informacja. Okej, porozmawiajmy teraz o creepach przemieszczających się po alejach. Po raz pierwszy, creepy respią się w minucie 0:00, czyli podczas rozpoczęcia gry. Następny ich spawn jest po 30 sekundach i za każdym razem respią się co 30 sekund. Czyli w 30 sekundzie, w pierwszej minucie i 30 sekundach, w 2 minutach, w 2 minutach i 30 sekundach i tak dalej. W początkowej fazie gry musimy szczególnie uważać na creepy, ponieważ ich movement speed jest większy od naszego, a ich obrażenia w grupie są nieraz większe od obrażeń naszego przeciwnika. Spójrzcie tylko, z jaką prędkością spadają mój paszek zdrowia. Creepy są w stanie śledzić nas przez całą mapę, więc jak się ich pozbyć? W LoLu wystarczyło nam wejść w busz i minionki od razu traciły nas z pola widzenia. W docie nie ma jednak buszu. Musimy wykorzystać system Fog of War, czyli mgły wojny, i manewrować między drzewami tak, aby creepy straciły nas z pola widzenia. Drugim sposobem na pozbycie się śledzących nas creepów jest zaciągnięcie ich do naszych sprzymierzonych creepów lub neutralnych creepów w dżungli. Pokażę wam teraz pewien trik. Kiedy nasze creepy znajdują się mniej więcej w tym punkcie, rozpoczynamy pól minionków neutralnych. Ściągamy je na naszą aleję. Możemy zauważyć, że nasze creepy od razu rozpoczynają pościg ze stworami neutralnymi, aż do samego ich obozu. Co nam to daje? Przede wszystkim złoto, które z łatwością może zgarnąć support. Ale również zbliża rozgrywkę bliżej naszej wieży, co ułatwia farmienie naszemu carry, oraz odbiera kilkadziesiąt sztuk złota drużynie przeciwnej, która pozbawiona creepów nie ma jak farmić. Teraz ten sam trik dla drużyny mrocznych. Kiedy creepy znajdują się mniej więcej w tym miejscu, rozpoczynamy pull. Jak widzicie, efekt jest ten sam. Chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że w ten sposób możemy pullować stworki z większości obozów. Więcej informacji na ten temat w opisie pod tym filmikiem. A jeszcze możecie obejrzeć, jak nieudacznie farmię w tej grze. Chłe. Używając klawisza do ruchu ofensywnego, w moim przypadku A, możemy zlaskitować naszego minionka, co niestety nie daje nam złota, ale przeszkadza w farmie przeciwnikowi. Mamy możliwość obrony budynków przed creepami, czy też bohaterami, używając umiejętności fortyfikacji, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu. Fortyfikacja zapewnia niewrażliwość na obrażenia przez 5 sekund, a cooldown tej umiejętności to 5 minut. Okej, to już ostatnia część poradnika, w której głównie zajmiemy się sterowaniem jednostkami. Powiedzmy co nieco o punktach, o pingach. Możemy rysować na mapie, trzymając lewy kontrol. Trzymając alt, możemy pingować. A trzymając Ctrl i Alt, możemy pingować w inny sposób. Kolejną rzeczą jest koło komend, które domyślnie nastawiłem sobie pod G. Mówi ono o różnych sytuacjach na linii, albo ostrzegamy naszych sojuszników, że gankujemy linię. Kiedy znajdujemy się na midzie i zrobimy brak bohaterów, na czacie wyświetla się informacja, na której ścieżce brakuje wroga, czyli jest to nasze takie SS. Kolejną kwestią
pracują, są ruchy jednostek. Wezwiemy sobie dwa drzewce. Okej. Okay. Wspominałem już o centrowaniu postaci za pomocą klawisza S, jak sobie domyślnie nastawiłem, i centrowanie wszystkich swoich jednostek za pomocą klawisza spacji. Teraz jak się tymi jednostkami w miarę łatwo poruszać? Są jednostki, które mają skille. I ciężko czasem, tutaj mamy wszystkie jednostki, ciężko czasem nam przełączyć między tymi jednostkami, żeby użyć poszczególnego skilla. Nastawiłem sobie klawisz tylde na przełączanie jednostek. Możecie zauważyć, że postać, która jest bardziej podświetlona niż inne, jest akurat postacią, której używam umiejętności. Te minionki akurat nie mają umiejętności, więc mam zaznaczonego całego czasu mojego bohatera. Za pomocą klawisza S, jak nacisnę raz klawisz S, poruszam się tylko nim, a jak nacisnę spację, poruszam się wszystkimi moimi jednostkami. Co zrobić, jak chcesz, żeby na przykład pozostałe jednostki zaatakowały? Jest do tego specjalny bind, którego nie używam, bo wystarczy, że zrobię trik, chwileczkę, musimy wydać nowe drzewce, że wykorzystam trik, gdzie nacisnę spację na przykład tutaj, że A, S tutaj. I bohaterem poruszam się tutaj, teraz kliknę spację tutaj, bohater zacznie wracać, ja nacisnę szybko S i pójdę sobie bohaterem w tę stronę. Tym razem ruch ofensywny. Do czego jest i jak go używać? Ruch ofensywny domyślnie mamy pod klawiszem A i kiedy naciśniemy klawisz A na teren z pokryty mgłą wojny, wszystkie nasze jednostki, które mamy zaznaczone, zaczną się poruszać i zaatakują pierwszy cel, który zauważą. Kolejna rzecz, którą chcę wam pokazać, to trochę inne działanie stworów w dżungli. Wezwijmy sobie dwa enty, niech zaczną atakować tutaj te stwory, te golemy. Zabierzmy temu golemowi pół HP, pozbądźmy się tych jednostek, pozbądźmy się naszego druida. Więc stwory w Docie 2 na dżungli nie posiadają regeneracji, tak jak jest to w przypadku w Docie. Czyli jak wrócimy do obozu, którego wcześniej zaczęliśmy robić, zobaczymy, że HP zostało niezregenerowane i możemy minionka spokojnie wykończyć. Kolejną ciekawą rzeczą jest możliwość używania schowka oraz sklepiku wroga. Zademonstruję wam to postacią. Tą postacią przeteleportujemy się przed bazę wroga i możemy z jego schowka wziąć item, który wcześniej zakupiliśmy. Możemy również zakupić u niego jakiś item. Kupmy na przykład potionka. Są jeszcze dwie poważne różnice, o których chciałbym przedyskutować. Po pierwsze, jest w LoLu posiadamy dwa typy postaci. Postacie, które dzielą się na Ability Power i na Attack Damage, czyli postacie AP i postacie AD. Tutaj nie mamy takich atrybutów. Mamy tutaj atrybuty siła, zręczność i inteligencja, o czym mówiłem wcześniej grając z Draw Rangerem. Kiedy grałem Draw Rangerem, jego głównym atrybut był zręczność. Więc mogliście zauważyć, że kiedy miałem przedmiot na zręczność, zwiększały się tej postaci obrażenia. Tym razem gramy postacią, której głównym atrybut jest inteligencja. Więc kupując przedmioty na inteligencję, zwiększają nam się obrażenia. Więc w takich postaciach zazwyczaj kupujemy rzeczy na inteligencję. Więc zapytacie pewnie, jak działa Magic Resist i Armor? To bardzo proste. Magic Resist zmniejsza obrażenia, które otrzymujemy od umiejętności, a Armor zmniejsza obrażenia, które dostajemy od autoataków. Drugą różnicą jest kara za śmierć. Kiedy umrzemy, zademonstruję. Bam, 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 bam. Okej, jesteśmy pod obozem wroga. Kiedy umrzemy, tracimy golda. Czemu tracimy tego golda? Ponieważ umarliśmy. To jest właśnie kara za śmierć. Ale chodzi dokładnie o to, ile tego golda tracimy i co zrobić, żeby uniknąć jak największych strat. Więc na poziomie pierwszym tracimy 30 golda. Jest na to bardzo prosty wzór matematyczny. 30 razy nas obecny poziom, czyli na przykład 25, bo 25 to jest maksymalny poziom w tej grze. I wynikiem jest kara, jaką otrzymamy. Na 25 niestety tracimy 750 sztuk złota. A na poziomie pierwszym, jak widzieliście przed chwilą, tracimy złota 30. Drugim 60, trzecim 90 i tak dalej, jeśli znacie matę. Jak uniknąć utraty golda? Wspominałem wcześniej, żebyśmy kupowali przedmioty na bieżąco. To jest bardzo ważne, bo jeśli kupimy przedmiot wystarczająco wcześnie,
nie utracimy tak dużo golda, czyli na przykład gdybyśmy teraz mieli 25 poziom, a ja przed chwilą kupiłem dwa przedmioty, to nie stracę 750 sztuk złota, tylko tyle, ile aktualnie posiadam, ponieważ nie możemy mieć golda na minusie, czyli kupując przedmioty na bieżąco, zaoszczędzamy w ten sposób pieniądze. No i co? To już koniec poradnika. Mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie się wam przestawić z LoL'a. No to dwa. Myślę, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których nie powiedziałem lub zapomniałem powiedzieć. Lecz jestem tylko człowiekiem i nie jestem w stanie zapoznać wszystkich ważnych szczegółów od razu. Za ewentualne błędy przepraszam. Gdyby takie wystąpiły, zostaną poprawione w adnotacjach do tego filmiku. Poradnik złożył dla was Max Biały. Proszę o pozostawienie komentarza pod filmikiem. Pa, pa!